to ja muszę odpocząć. Co to znaczy coach? Coach to jest osoba, która pomaga innym ludziom wyjść z różnych życiowych tarapatów, odnaleźć potencjał, rozwinąć potencjał i wiele innych rzeczy. Ja na przykład w swojej pracy rozmawiam z ludźmi, z moimi współpracownikami, ponieważ ja z nimi rozmawiam, oni mi mówią o swoich problemach, ja im pomagam rozwiązać moje problemy, ich problemy. Jestem z nimi w stałym kontakcie, czyli na przykład jak ktoś ma przykładowo gorszy dzień, nie wie co robić, to do mnie pisze i po prostu pyta się mnie, słuchaj, dodać mi coś, bo nie wiem co zrobić. Nie mam tych sobie okularów. Nie mam piżamy za teksu. Pozdrawiam Marykę i Jurkę Bricks. Pozdrawiam Szóstoma. Koszula za teksu. Są różne ceny, naprawdę są różne ceny na teksu. Pozdrawiam Marka Towarka. Otisa. Czy lateks jest zdrowy? Tak. Lateks jest wygodny? Tak. Kiedy spotkanie pod czwartym LO? Nie mam pojęcia. Jeżeli nie w październiku, to w listopadzie na pewno. Cena coachingu jest indywidualna. Zapraszam na mój mail albo na mojego Facebooka. Na ślubie nie miałam kreacji za tekstu. Miałam tradycyjny garnitur. Jakiej muzyki słucham? Różną, naprawdę. Ale najbardziej lubię filmową i tradycyjną. Pozdrawiam Olę. Czy u pani jest widno? Nie, u mnie jest ciemno. 21 z hakiem. Natalie, pozdrawiam. Nie mam dzieci. Ile kosztuje utrzymanie lateksu? To nie jest drogie. Lateks, ja mam taki specjalny płyn do mycia lateksu, można go kupić w Auchan. Silikon robił mój mąż, ale też można kupić. Tylko nie używa się dużo. Jak jest się uczony na lateks? Lateks, skoro po prostu nazwa wzięła się z tego, że lubię lateks, jestem coachem po prostu. Zosię, pozdrawiam. Szygmą, nie wiem co to jest Szygma. Gdzie można spotkać? W Płocku, bo mieszkam w Płocku. Do Las Słodych Snów. Pozdrawiam was wszystkich. Kochani, naprawdę wszystkich pozdrawiam. Jakim jestem coachem? Niektórzy by to nazwali life coachem. Ale ja uważam, że po prostu pomagam ludziom. 10 lat noszę lateks. W tej chwili jestem w swoim własnym domku. Trochę słyszę, że padało. Nie noszę skarpetki lateksu. We wszystkim się pocę.